Do głowy do pozłoty salonowe lwy, parfumy firmy koty, sztuczne perły, sztuczne łzy. Przy barze są whisky, dolarowy gość. Dziewczynki liczą zyski, śmieją się na cały głos. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz? Nie jest tego wart. Głośnika hity płyną, na parkiecie tłok, a facet za kurtyną czujnie śledzi każdy krok. I dalej tak do rana, póki starczy sił. Oj, damasz moja, dana, żeby się nie urwał film. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz? Nie jest tego wart. Płyta nagle zwalnia bieg, żal za gardło chwyta, pusto w głowie, pusto w szkle. Noc się w dzień zamienia, kończy się nasz bal. Licho pal marzenia, lecz głupiego życia żal. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz? Nie jest tego wart. Zadać panu jedno pytanie, zgodne zresztą z myślą przewodnią naszego programu. Tylko jedno. Tylko jedno. Nie no, nie wiem, może będzie więcej. Jak to się zaczęło w pana wypadku? Nawet jeżeli dobrze pamiętam, to zaczęło się już w średniej szkole, kiedy na przerwach ku rozpaczy dyrektora chodziłem do auli i grałem w przerwach dużych. Potem była medycyna, przerwałem ją właśnie dla muzyki na trzecim roku ku rozpaczy otoczenia. Wtedy pojawił się zespół Czerwono-Czarni. I wystąpiłem na scenie z nimi i od tego czasu się zaczął mój występ przed publicznością. Potem była grupa Nowi Polanie, grupa ABC, o której było głośno ostatnio. Potem było Trio, z którym wystąpiłem na Jazz na Dodą w 1968 roku, gdzie zdobyłem nagrodę. Potem był Blues and Rock, no i do dzisiaj muzyka jest przeze mnie jakoś tak trzymana. Co pan sądzi o obecnych piosenkarzach, zespołach muzycznych działających w tej chwili na naszych estradach? No wydaje mi się, że w młodych ludziach drzemie duży ładunek. Naprawdę, młodzież jest bardzo zdolna i bardzo chce, co jest bardzo ważne. Tylko wydaje mi się, że ma jakiś opór, po prostu nie umie się zupełnie wyzwolić autentycznie. Tu nie chodzi o sztuczne wyzwolenie się, tylko autentyczne po prostu, bo muzyka wymaga autentycznego podejścia. I jeżeli to pokonają, to wtedy będzie naprawdę fajna zabawa. I jeszcze jedna wskazówka dla tych, którzy powiedzmy, a mamy taką nadzieję, zostaną wylansowani przez promocję 87. Co zrobić, aby utrzymać, może co zrobić, aby zyskać popularność? Gdybym ja to wiedział, to bym na pewno już inaczej sprawa wyglądała. Po prostu jest to bardzo trudne. Wydaje mi się, że łatwiej jest, dużo łatwiej jest wejść na scenę, pokazać się z czymś nowym, ale naprawdę bardzo trudno i udaje się to bardzo małej liczbie wykonawców, żeby utrzymać tę popularność przez lata. Udało się to na pewno panu. Życzymy tego wszystkim wykonawcom naszego cyklu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.